W Regionalnej Izbie Gospodarczej wielkie zmiany. Ówczesny prezes zrezygnował ze stanowiska, a dziś Regionalna Izba Gospodarcza ma już nowego prezesa. 28 czerwca na stanowisko podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia wybrany został nowy prezes, pan Paweł Łebkowski. Wybraliśmy się z kamerą do nowego prezesa, by zapytać o to, czy spodziewał się, że zostanie wybrany, oraz o dalsze plany. Powiem tak, przed nadzwyczajnym walnym prowadziłem kilka rozmów z członkami Regionalnej Izby Gospodarczej na temat właśnie tego walnego, co ma się zadziać. Tak? Dla mnie było pewnym zaskoczeniem to, że po zgłoszeniu mojej kandydatury na prezesa Izby wszyscy zagłosowali na mnie jednogłośnie i zebrałem tyle pochwalnych opinii, referencji, recenzji na mój temat, temat mojej pracy, mojej działalności. Jednym z głównych planów nowego prezesa, a są one ambitne, jest doprowadzenie do sytuacji sprzed lat, gdzie Regionalna Izba miała swoje lata świetności i przynależność do niej była dla przedsiębiorców pewnego rodzaju elitarnością. Kolejnym założeniem prezesa jest zacieśnienie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a jednostkami administracyjnymi w mieście. Plany mam ambitne. Chciałbym przede wszystkim doprowadzić do sytuacji sprzed lat, do świetności Regionalnej Izby Gospodarczej w Kutnie, gdzie przynależność do RIG-u była swego rodzaju elitarnością. Chciałbym zawiązać, przede wszystkim zacieśnić współpracę przedsiębiorców, którzy są już w Izbie, spróbować odbudować relacje na poziomie wojewódzkiego porozumienia izb gospodarczych, a także doprowadzić do sytuacji, gdzie Regionalna Izba Gospodarcza będzie tym przekaźnikiem informacji pomiędzy przedsiębiorcami a władzami miasta, władzami gmin, władzami powiatu. Więc nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć sukcesów w dążeniu do założonych celów i trzymać kciuki, aby się udało. Dla Wiadomości Dnia, Michalina Dąbrowska.